Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Jan Ratajczak, dzień dobry Państwu. Zapraszam na sport. Trzecia wyjazdowa porażka z rzędu z Telmetu w Tauron Basket Lidze. Zielonogórzanie, mimo że poprawili skuteczność i skończyli mecz przy 50% z gry, ulegli w Sopocie Treflowi 77-81. Nie do zatrzymania był Michał Michalak, który poprowadził swój zespół do wygranej, zdobywając 31 punktów. Saszo Filipowski po przegranej w Sopocie nie miał wątpliwości. Jego zespół, jak stwierdził, stać jedynie na 15 minut dobrej gry. Później brakuje sił. Wniosek? Zawodnicy z Telmetu są nieprzygotowani do ciężkiego sezonu i polsko-europejskiego cyklu meczowego. Mamy tu duże możliwości, żeby zrobili krok do przodu i tutaj też jest możliwość. Tak, nie jest to przygotowanie. Nie. Dla wygrać 40 minut na tym poziomie, jak zaczęliśmy mecz. Słowa Słoweńca nie wzięły się z niczego. W Ergo Arenie Telmet na dużej intensywności zagrał łącznie nieco ponad 15 minut. Dobre początki pierwszej i drugiej kwarty dały biało-zielonym 13 punktów przewagi, ale gdy już energia skończyła się, Trefl w trzeciej kwarcie wyszedł na prowadzenie i nie oddał go do końca meczu. Dzięki chłopakom, że oni wierzą w to, co my robimy. Ciężko pracują na treningach i starają się, co każdy trening, każdy mecz, zrobić jakiś mały kroczek do przodu. I ja myślę, że dzisiaj ten kroczek zrobiliśmy. Duża w tym zasługa Michała Michalaka. Rzucający trefla z gry pomylił się tylko dwa razy. Na 11 rzutów oddał 9 celnych, z czego 5 za 3 i 4 za 2. Dodatkowo 21-latek z wolnych trafił 8 razy, sumując w całym spotkaniu zdobył 31 punktów przy blisko 82% skuteczności. Dołożył do tego jeszcze po dwie zbiórki i asysty. To nie jest moja życiówka. Starnobrzegiem rzuciłem kiedyś tyle samo punktów, ale to trochę inny poziom, więc to granie ze Telmetem, rzucenie tyle punktów, jest to dużo bardziej wartościowe niż tamten mecz, aczkolwiek, no tak jak mówię, to po prostu wynikało z naszej dobrej gry w ataku i pozycji czystych, które miałem. Dziękuję za to kolegom. Nowy trener z Telmetu cudotwórcą nie jest, ale nie stoi przed nim niewykonalne. W końcu nie musi robić czegoś z niczego. Wicemistrzowie Polski zauważają różnicę po przyjściu Filipowskiego, ale tak naprawdę zaczynają od zera i muszą zaciągnąć nowy kredyt, który będzie liczony w najcenniejszej walucie czasu. Nie spodziewaliśmy się tego, myśleliśmy, że będziemy lepiej występować na europejskich pucharach. Na polskim podwórku też nie gramy super, także musimy to wszystko poprawić i tak jak powiedziałem, ciężką pracą teraz na codziennych treningach musimy się wznosić coraz wyżej i mam nadzieję, że w końcu się przełamiemy i zaczniemy grać lepszy basket. Pozostaje czekać na rezultaty. W Tauron Basket Lidze mimo trzeciej porażki Telmet zajmuje 5. miejsce. Trefl po przełamaniu i dwóch wygranych z rzędu jest 8. i wraca do gry o play-offy. Przed Zielonogórzanami środowa przeprawa po pierwsze zwycięstwo w Eurocupie przez Krasnodar, a w najbliższą sobotę mecz przeciwko Anwilowi. Być może łatwy w tym sezonie włocławski teren pozwoli Telmetowi odnieść pierwsze wyjazdowe zwycięstwo od meczu ze Startem Lublin. Wicelider lepszy przy Sulechowskiej Telmet UKP doznał drugiej porażki na własnym terenie, przegrywając 1-2 z Lechią Dzierżoniów, która w tabeli trzeciej ligi zajmuje drugie miejsce. O niekorzystnym dla Zielonogórzan wyniku zadecydował słaby fragment gry uczniowskich pomiędzy 60 a 65 minutą meczu, kiedy to gospodarze stracili dwa gole.
W pierwszej połowie meczu kończącego rundę jesienną poza nieustającą walką w środku pola i kilku przepychanek działo się niewiele. Żadna z drużyn nie miała wyraźnej przewagi, choć nieco lepiej prezentowali się goście z Dzierżoniowa. Na emocje pozostało więc czekać w drugiej odsłonie. Już na samym jej początku przyjezdni mogli objąć prowadzenie, ale refleksem wykazał się Robert Kuta. Po godzinie gry z kolei to Stelmet UKP chciał stworzyć zagrożenie pod bramką gości. Niestety wyszło na odwrót i ta sztuka, podobnie jak poprzednie, nie powiodła się. Lechia błyskawicznie wykorzystała błąd Zielonogórzan, przeprowadzając kontrę, którą wykończył Paweł Ochota. Przyjezdni poszli za ciosem i 3 minuty później cieszyli się z dwubramkowego prowadzenia. Dośrodkowanie Łukasza Maciejewskiego wykorzystał Piotr Pietkiewicz. Pomocnik Lechii celną główką zdobył swojego 3. gola w tym sezonie. Chwilę później kolejne 2 okazje miał również Damian Niedojad. Jednak najpierw po błędzie Kuty zdążyli ubiec go obrońcy Stelmetu UKP, a w 70. minucie gry trafił tylko w boczną siatkę. 6 minut później niewykorzystana sytuacja zdjętego już wtedy z boiska Niedojady zemściła się. Zamieszanie w polu karnym Lechii wykorzystał Bartosz Olejniczak. Bramka kontaktowa pozwoliła Zielonogórzanom złapać drugi oddech i przejąć inicjatywę. Niestety na kolejną akcję bramkową Stelmet UKP czekał aż do 90. minuty meczu i na dodatek nie skorzystał na okazji do wyrównania. W doliczonym czasie gry próbował jeszcze Artur Małecki, ale o tak wykonanych rzutach wolnych będzie chciał na pewno szybko zapomnieć. Dopiero się budzimy po raz kolejny po stracie pierwszej, drugiej teraz bramce i zaczynamy grać w piłkę. Przy 0-0 nie potrafimy, nie wiem, rozgrywać ataku pozycyjnego. Oni byli nastawieni zdecydowanie na kontry, także to się im udało i tak wyszło, że przegrywamy te spotkanie. Gdzie mieliśmy sytuację, którą powinniśmy strzelić na 3-0, na 4-0. Niepotrzebna później bramka, gdzie stały fragment. Możemy spokojnie wybić tą piłkę i gdzieś się odbija jakieś kotłowanie w polu karnym i z tego bramka pada. Dlatego sytuację musimy wykorzystywać. Na 3-0, na 4-0 byłoby spokojniej. Cieszę się, że mogłem zagrać tutaj z powrotem w Zielonej Górze, bo zawsze przyjemnie się wraca w takie miejsca. Lechia Dzierżoniów powtórzyła wyczyn piłkarzy z Brzegu Dolnego, przez co uczniowscy przegrali na własnym boisku po raz drugi. Stelmet UKP doznał jednak porażki z wiceliderem, który z dużymi aspiracjami bije się o awans z formacją Port 2000 Mostki. Zielonogórzanie po rundzie jesiennej mają 31 punktów i zajmują bezpieczne 5. miejsce w tabeli. Chyba lepiej być nie mogło, naprawdę. Jestem pod dużym wrażeniem. Fajnie to wszystko poukładaliśmy, także naprawdę chyba wszyscy są w szoku, że 10 meczy bodajże wygraliśmy w tej rundzie, także to i tak jest chyba nadstan na tą rundę. 22 listopada o godzinie 13 przy Sulechowskiej zespół trenera Michała Grzelczyka rozegra pierwszy mecz rundy wiosennej. Stelmet UKP podejmie wtedy w spotkaniu rewanżowym rezerwy Śląska Wrocław. Szczypiorniści AZS-u doznali 7. porażki w sezonie. Akademicy znów postawili się drużynie z czoła tabeli. Biało-zieloni mimo usilnych starań ostatecznie przegrali z 7. Legnica 24-25 i spadli na ostatnie miejsce w pierwszoligowej tabeli. 22 listopada Zielonogórzanie w 10. kolejce zmierzą się na wyjeździe z Olimpią Piekary Śląskie. W sporcie na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Już teraz zapraszam na powiększenie. Do zobaczenia. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Acromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej.